Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. I zapraszam na unboxing gry Songs of Horror w edycji Deluxe, jak widzicie, na na, konsola PlayStation, na PlayStation 4. Oczywiście też działającą na, na PlayStation 5. Horror, tak. Tak, szczerze powiedziawszy nie za wiele wiem o tej grze, ale gdzieś ją miałem na liście. Trafiła się też w tej sieci CX tutaj w Wielkiej Brytanii. 30 funtów za to wydanie. Także to jest dosyć nowy tytuł. W sensie nowy, bo nie, niedawno była premiera. Także yy, także z chęcią zobaczymy. Gra od 16 lat, jak widzicie. Tak to się prezentuje tutaj od frontu. Naprawdę fajne, fajne pakowanie. Gra z tego co kojarzy. Już. Yy, Coś, coś chyba w stylu klasycznych rezydentów, coś takiego, ale może się mylę. Także na pewno, jak, jak skończę, do, to gdzieś to będzie omawiane w którymś z odcinków padloga. Także od 16 lat, no to jak gwarantuję, tam jakiś poziom, nie jest to jakieś powiedzmy ugrzecznione, tylko pewnie będzie, będzie pewnie zagadki i tak dalej. Raczej, raczej taka gra w starym, starym stylu, tak? Bardziej Silent Hill, bardziej stare rezydenty. Także tak to wygląda kartonowa obwoluta. No i tutaj co pierwsze, no to oczywiście, oczywiście sam tytuł standardowo, tak sama ta sama okładka, jak widzicie tutaj opisy, tak. Nie ma polskiej wersji językowej, jest oczywiście angielska, tak. No i po otwarciu nic specjalnego, sama płyta i tak dalej Blu-ray. Tu nie ma żadnych żadnych książeczek, żadnych żadnych dodatków. Czyli standardowa wersja e, Fear the Presence, tak tu jest napisane, tak? Czyli mamy grę, no i mamy e, dwie rzeczy. E, map Guide, czyli takie dosyć nie, niespotykana rzecz w formie takiego, takiej książeczki, dosyć dobra jakość papieru, papier kredowy. No i tutaj mamy, jak widzimy, Y, jakaś tutaj jest mężczyzna, jakaś rezydencja. No, i tak jak mówiłem, w starym stylu. Mapa z różnymi pokojami, pomieszczeniami. Tutaj jest legenda, tak. Także tutaj są pozaznaczone takie znaczki, że w tych pomieszczeniach coś jest do zrobienia. Tak. Także tutaj, może trochę y, spoilery. Tu jakieś sklepy z antykami, tak. Y, ale, ale naprawdę widać, że być może to w grze pomoże, ale też można to traktować jako takie. Tu jakiś uniwersytet, tak? Ale na pewno fajna fajna rzecz widzimy w starym stylu jak właśnie mapy z Rezydentów, czy z Silent Hillów, tu jakieś też opactwo. Także widzimy, że jest, no może tu trochę spoileruję teraz, ale szpital oczywiście, ale będzie będzie raczej w tej grze co robić, tak? Także kilku, kilkunastu stronicowe. Taki jakby poradnik, mapa. Można, można sobie traktować jako gadżet, a jako też może pomóc w przechodzeniu. No i tutaj jest Characters Guide, czyli taki przegląd y, y, bohaterów tej gry, tak. Postacie. Jest opis, jest co, jest co poczytać oczywiście w języku, w języku angielskim, ale ale też na pewno warto tutaj z tym się za, zapoznać. Nie wiem, czy to są grywane wszystkie postacie, czy to są te rzempece, czy to jest po prostu fabuła, wiadomo, ale, ale zapowiada się ciekawie. Ja lubię takie klimaty. Zobaczymy, jak z gameplayem, jak z mechaniką, ale powinno być, powinno być dobrze. Także te trzy rzeczy: jest, jest gra, jest jest poradnik z mapą i jest. Taka książeczka, jakby z postaciami. Także uważam, że dobra, dobra edycja, i na pewno po skończeniu gry będziemy, będziemy ją, jakby na, na padlogu recenzować. Także to by było na tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.